Jesteśmy na niewidzialnej wystawie z Małgorzatą Szumowską, laureatką ostatniej edycji Warszawianki Roku. Miejsce absolutnie niesamowite. Wystarczy wejść do jednego z tych pomieszczeń i zupełnie po ciemku próbować się zorientować, jak czują się osoby niewidzące i próbować odnaleźć się w tej nowej przestrzeni. Przygoda jest niesamowita. A teraz kolejny plebiscyt na Warszawiankę Roku. Ten plebiscyt uskrzydla kobiety, dlatego kurczymy, namawiamy do tego, żeby zgłaszać te dziewczyny, te kobiety, które tworzą Warszawę silniejszą, mocniejszą, które dają jej fantastyczną energię, bo chyba nie ma takiego drugiego konkursu. My właśnie czekamy na Wasze kandydatury na Warszawiankę Roku. To muszą być oczywiście kobiety niezwykłe, te, które budują miasto, te, które promują wartości, które dla Warszawy są bardzo istotne, takie jak otwartość, takie jak tolerancja, takie jak europejskość. Różnorodność. Działają na rzecz naszego miasta. Możecie zgłaszać kandydatury do 23 lipca. Tutaj widzicie stronę internetową. No i co? Zaczynajcie zgłaszać kandydatury, potem będziemy głosować, no i wybierzemy kolejną niesamowitą kobietę, Warszawiankę Roku 2023.